W każdym kraju Unii Europejskiej dane przestrzenne gromadzone są przez różne organizacje, instytucje i urzędy, zarówno centralne, jak i regionalne. W państwach wspólnoty europejskiej istnieje olbrzymia liczba baz danych rozproszonych po wielu instytucjach, w zależności od dziedziny, której dotyczą. Zebranie kompleksowej informacji przestrzennej dotyczącej danego regionu było więc bardzo czasochłonne, natomiast porównywanie tych danych między różnymi krajami Unii Europejskiej było niemal niemożliwe, gdyż nie były one zharmonizowane. Aby zmienić tę sytuację powstała inicjatywa nazwana INSPIRE, późniejsza dyrektywa Unii Europejskiej. Jej głównym zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie dostępu do danych oraz zwiększenie możliwości ich wymiany w ramach krajów Unii Europejskiej, co ma skutkować wzrostem zainteresowania danymi przestrzennymi jako narzędziem do zarządzania szeroko pojętym środowiskiem. W ramach Inspire w każdym z państw Unii Europejskiej powstaje geoportal umożliwiający dostęp do odpowiednio zharmonizowanych zasobów danych przestrzennych. W Polsce takim portalem jest geoportal.gov.pl. Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce stanowi część infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej określoną wspomnianą dyrektywą Inspire. Celem infrastruktury informacji przestrzennej jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o obiektach naturalnych i antropogenicznych przy uwzględnieniu potrzeb. Rozwoju w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, integracji europejskiej, administracji publicznej wszystkich szczebli, uwzględniając postęp naukowy, technologiczny i organizacyjny, a także wymagania racjonalnego gospodarowania zasobami informacji przestrzennej. Infrastruktura informacji przestrzennej zawiera dane przestrzenne, to jest dane, które opisują obiekty, zjawiska i procesy środowiska naturalnego, zagospodarowania terenu. Dane dotyczące ochrony środowiska oraz rozwoju gospodarki Dane przedstawione są w przestrzeni dwu lub trójwymiarowej z uwzględnieniem czasu. Umożliwiają analizowanie, monitorowanie, planowanie, projektowanie i zarządzanie z wykorzystaniem odpowiednio łączonych rodzajów informacji tematycznej. Infrastruktura informacji przestrzennej zawiera usługi internetowe w podstawowym zakresie, nieodpłatne, umożliwiające powszechne korzystanie ze zgromadzonych w Polsce zasobów informacji przestrzennej przez wszystkich użytkowników między innymi do celów administracyjnych gospodarczych w tym inwestycyjnych i marketingowych społecznych edukacyjnych turystycznych i rekreacyjnych ochrony środowiska. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej wpływa na usprawnienie działań administracji publicznej przez regulacje dotyczące współdziałania organów administracji w ramach infrastruktury oraz informatyzacji państwa i rozwoju elektronicznej administracji. W odpowiedzi na wysokie wymagania, jakie zostały postawione przed projektem Geoportal 2, opracowaliśmy koncepcję realizacji projektu zwaną SIG-iem, opartą na trzech obszarach. Realizacja tych obszarów. Pozwoliła nam na sprawną realizację projektu, jak i osiągnięcie jego końcowego sukcesu. Główne obszary to realizacja projektu i kontraktów z nim związanych. Opracowane zostały jednolite zasady zarządzania, uwzględniające zarządzanie jakością, konfiguracją, ryzykiem i zagadnieniami, które dodatkowo były wspierane specjalistycznymi narzędziami. Architektura. Ze względu na konieczność przygotowania ogromnego zbioru niezwykle zaawansowanych i skomplikowanych usług, narzędzi i aplikacji umożliwiających pobieranie, wyszukiwanie, przeglądanie, przekształcanie, zarządzanie i analizowanie danych przestrzennych, niezbędne było wypracowanie architektury systemów informatycznych wykorzystującej najnowsze technologie oraz gwarantującej bezpieczną i efektywną współpracę z portalem Inspire oraz innymi systemami podłączanymi do Geoportalu 2. Utrzymanie w celu zapewnienia profesjonalnego utrzymania efektów projektu Geoportal 2, bazując na najlepszych współczesnych praktykach, opracowano i wdrożono jednolite procesy i procedury utrzymaniowe wspierane dedykowanymi narzędziami. Głównym celem projektu Geoportal 2 jest udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom, jak również administracji publicznej danych przestrzennych z rejestrów urzędowych, gwarantujących ich jakość, wiarygodność i aktualność. Geoportal świadczy na rzecz użytkowników usługi danych przestrzennych, umożliwiające m.in. wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie danych, jak również ich zakup za pośrednictwem sklepu internetowego. Usługa wyszukiwania danych opiera się na metadanych, którymi opisane są wszystkie zbiory danych udostępniane w systemie. Metadane dostarczają informacje o zbiorach danych takie jak zakres przestrzenny, aktualność, układ współrzędnych, w którym zostały opracowane, ograniczenia w wykorzystaniu zbiorów danych. Możliwe jest również wyszukiwanie danych za pomocą tematów danych opisanych kategoriami tematycznymi, jak również za pomocą słów kluczowych. Usługa przeglądania danych umożliwia prezentację danych z różnych źródeł w przeglądarce mapowej Geoportal. Dane te opisane są wcześniej wspomnianymi metadanymi dostępnymi z poziomu usługi wyszukiwania. Użytkownik za pomocą usługi przeglądania może przeglądać ortofotomapy, mapy rastrowe, osnowy geodezyjne, obiekty z bazy danych obiektów topograficznych i wiele innych zbiorów dostępnych w ramach krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Usługa pobierania danych umożliwia użytkownikowi pobranie danych na własny komputer zgodnie z posiadanym przez niego zakresem uprawnień. W ramach projektu GeoPortal 2 nastąpiła integracja z platformą ePUAP. Istnieje możliwość rejestrowania wniosków składanych za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, związanych z realizacją prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnianiem danych. Jedną z nadrzędnych wartości dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest zapewnienie wysokiej jakości udostępnianych danych. Geoportal przewiduje jednolite mechanizmy zgłaszania i obsługi błędów dla wszystkich zbiorów danych. Błędy będą zgłaszane również przez użytkowników korzystających z usług udostępnianych przez Geoportal, a następnie przekazywane do dysponentów danych odpowiedzialnych za ich jakość. Z jakością danych ściśle powiązana jest ich dostępność. W celu zapewnienia wysokiej dostępności danych prowadzony jest monitoring na dwóch poziomach infrastruktury i usług. Monitorowany jest stan infrastruktury obsługującej geoportal i systemów pomocniczych, jak również wszelkie działania i czynności realizowane przez użytkowników geoportalu i systemów pomocniczych. Misją naszego przedsięwzięcia jest kształtowanie społeczeństwa informacyjnego, chętnego do korzystania z internetu oraz usług sieciowych w celu kontaktu z urzędem. Opracowany geoportal przyczynia się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez udostępnienie przedsiębiorcom online usług opartych o dane geoprzestrzenne oraz metadane. Przyczynia się także do rozwoju przedsiębiorczości oraz podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku dzięki dostępowi do danych geoprzestrzennych, usprawnienia procesów decyzyjnych przedsiębiorców dotyczących inwestycji, modernizacji pracy administracji publicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Zwiększenia wiedzy i znaczenia informacji przestrzennej oraz informacji o charakterze katastralnym wśród przedsiębiorców. Oszczędności dla przedsiębiorców korzystających z usług geodezyjnych. Wzbogacenia oferty przedsiębiorstw świadczących usługi na rynku oparte o publiczną informację przestrzenną. Współudziału w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Geoportal jest narzędziem wykorzystywanym przez wszystkich obywateli, a także przedsiębiorców, np. notariuszy, prawników, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, banki i agencje kredytowe i innych. Odbiorców instytucjonalnych oraz osoby prywatne, np. właścicieli nieruchomości czy zainteresowanych ich zakupem, potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, organizacje i instytucje, m.in. administracja publiczna. W ramach prac nie zapomniano o mechanizmach gwarantujących dostarczenie usług na oczekiwanym przez interesariuszy poziomie. Zostały one opracowane i wdrożone w oparciu o najlepsze praktyki, które pozwalają na świadome i efektywne zarządzanie utrzymaniem geoportalu, zarówno w obszarze infrastrukturalnym, jak i aplikacyjnym. Jednym z wymagań, jakie spełnia geoportalist, jest zapewnienie interoperacyjności zarówno danych, jak i biznesowej. Jest ona niezbędnym elementem infrastruktury geoinformacyjnej, ponieważ dzięki niej różnorodne systemy mogą ze sobą współpracować bez stałego pośrednictwa człowieka. Interoperacyjność jest ściśle związana z rozproszeniem systemów i siecią komputerową, która je łączy i wymaga posługiwania się standardowymi interfejsami. Ujednolicenie standardów opisywania metadanych pozwala na tworzenie i dołączanie nowych zbiorów, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych i, co najważniejsze, pozwala zachować spójność danych przestrzennych pochodzących z różnych baz. Zadaniem GeoPortalu jest zapewnienie dostępu do danych przestrzennych o możliwie dużej wiarygodności, możliwie wysokiej aktualności oraz dość dokładnym odwzorowaniu obiektów i zjawisk w przestrzeni. Co to oznacza dla nas obywateli? Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której chcielibyśmy wybudować nowy dom. W pierwszym etapie musimy wykonać takie czynności, jak znalezienie właściwej działki czy uruchomienie procedury otrzymania pozwolenia na budowę na wybranej działce. W takim przypadku Geoportal 2 umożliwi nam nie tylko lokalizację działki według numeru, ale również możliwość pozyskania wybranych danych na jej temat bez konieczności wizyty w urzędzie. Informacją, którą pozyskamy za pośrednictwem Geoportalu, będzie można posłużyć się przy decyzji o zakupie działki. Dodatkowo, część standardowych usług świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną, obecnie dostępnych wyłącznie na miejscu w urzędach, będzie można zamówić przez internet. Możliwe będzie również dokonywanie płatności online za wybrane usługi. Innym przykładem wykorzystania geoportalu jest możliwość tworzenia niezależnych narzędzi do pobierania danych z geoportalu. Przykładem takich narzędzi jest uniwersalny moduł mapowy, który wspiera działania operacyjne służb ratowniczych. Działa w oparciu o dane referencyjne oraz o dane tychże służb. Podstawowym zadaniem modułu SDI jest gromadzenie danych przestrzennych i ich udostępnienie w ramach krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Wykorzystanie usług danych przestrzennych pozwoli na zachowanie interoperacyjności oraz ustandaryzowanego dostępu do danych przez użytkowników. Dodatkowo moduł SDI ma umożliwić synchronizację danych przestrzennych pomiędzy dowolnymi węzłami, a uniwersalny moduł mapowy analizę danych dzięki specjalistycznym funkcjom narzędzi aplikacyjnych. Przykładowe funkcjonalności uniwersalnego modułu mapowego to: lokalizacja zdarzeń, np. poszkodowanych w wypadkach, lokalizacja pojazdów służb ratowniczych, zarządzanie użytkownikami będącymi w terenie, wyznaczanie optymalnych tras przejazdu dla pojazdów służb ratowniczych, wykonywanie analiz przestrzennych i raportowania dotyczących zdarzeń i ich obsługi, wsparcie w planowaniu działań prewencyjnych, integracja danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i wiele innych. Rezultatem projektu Geoportal 2 będzie poprawa jakości informacji przestrzennych zawartych w rejestrach referencyjnych oraz poprawa efektywności ich udostępniania, a co za tym idzie wykorzystywania. Projekty takie jak Geoportal 2 przyczyniają się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt Geoportal 2 jest projektem współfinansowanym z programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2007-2013 w ramach siódmej osi priorytetowej społeczeństwo informacyjne, budowa elektronicznej administracji. Geoportal 2 jest kontynuacją projektu Geoportalgov.pl, realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach sektorowego programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006.